Nietrzymanie moczu jest problemem społecznym. Jest to bardzo duży odsetek, głównie kobiet, dotyczącym przynajmniej w polskim społeczeństwie prawie 30% kobiet. Nasila się ten problem wraz z wiekiem i można powiedzieć, że prawie każda pacjentka powyżej 80 roku życia ma nietrzymanie moczu. Zaczyna się to głównie w wieku 30-40 lat u pacjentek po porodach, dlatego że poród jest największym czynnikiem ryzyka wystąpienia nietrzymania moczu. Nietrzymanie moczu dzielimy na różne grupy, różne odmiany tego nietrzymania moczu, natomiast najczęstszą, najpowszechniejszą odmianą nietrzymania moczu jest tak zwane wysiłkowe nietrzymanie moczu. Jest to, zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia, popuszczanie moczu bezwiednie, bez kontroli, poza zamiarem, w każdej ilości. Czyli mogą to być zarówno pojedyncze krople, jak i pacjentki całkowicie opróżniają pęcherz w momentach najmniej spodziewanych i niechcianych. Dosłownie w trakcie odwracania się w czasie w nocy w łóżku z boku na bok opróżnia im się pęcherz. Wysiłkowe nietrzymanie moczu bierze się głównie z tego, że taka niestety jest anatomia kobiety, w związku z tym częściej to występuje u kobiet. Wysiłkowe nietrzymanie moczu leczy się głównie operacyjnie. Od wielu, wielu lat sposobów leczenia nietrzymania moczu jest bardzo dużo. Bardzo dużo jest różnych zabiegów operacyjnych, mniejszych, większych. Są to zabiegi zarówno wykonywane od strony jamy brzusznej, zarówno od strony pochwy. W naszym szpitalu Medfemina stosujemy bardzo często małoinwazyjną metodę leczenia nietrzymania moczu. Wysiłkowego nietrzymania moczu. Jest to leczenie polegające na ostrzykiwaniu cewki moczowej. Tak jak mówiłem, mamy metody operacyjne, to leczenie również jest zabiegiem. Na szczęście jest to zabieg naprawdę bardzo mały w porównaniu z zabiegami takimi operacyjnymi wszczepiania różnych implantów syntetycznych. Zabieg ostrzykiwania cewki moczowej polega na tym, że wchodzimy kamerą przez cewkę moczową. Dochodzimy do okolic pęcherza moczowego i w tamtej okolicy podajemy substancję wypełniającą. Porównuję to zawsze, tłumacząc pacjentkom, do ostrzykiwania ust. Kwas hialuronowy powoduje wypełnienie, powiększenie. Tutaj stosujemy zupełnie inną substancję, która nie ulega wchłanianiu, więc ten efekt jest trwały. Podajemy ją tak samo igłą, pod kontrolą wzroku, w specyficznie bardzo ściśle określonych warunkach. Dzięki temu otrzymujemy taki efekt zaciśnięcia częściowego cewki moczowej. Daje to nam skuteczność około 80% zdecydowanego zredukowania objawów nietrzymania moczu, a wręcz całkowitego jego wyleczenia. Taki zabieg trwa tak naprawdę kilkanaście minut, jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym i po zabiegu w ciągu 15 minut pacjentka idzie do domu i to jest koniec leczenia tak naprawdę. Nie trzeba pacjentki operować, nie trzeba jej znieczulać, więc dostępne jest to dla wszystkich pacjentek, niezależnie od stanu zdrowia, niezależnie od wieku pacjentki, niezależnie też od wskazań czy przeciwwskazań anestezjologicznych. Bardzo wygodna, bardzo skuteczna metoda. Taka metoda, która jest wymyślona właściwie w latach 50. ubiegłego wieku. Natomiast od kilkunastu lat dopiero opracowano skuteczną i bezpieczną substancję, którą możemy podawać i wiemy, że ona nie wywołuje żadnych reakcji alergicznych, uczuleń, nieoczekiwanych jakichś powikłań zdrowotnych. I przede wszystkim, co najważniejsze, i to zawsze podkreślam pacjentkom, dotychczas na świecie wykonano kilkaset tysięcy takich zabiegów i ani jednego ciężkiego powikłania nie opisano. To wydaje mi się przekonujące.